Tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo będące nową edycją piwa, od którego tak naprawdę się wzięło całe powiedzenie sztosy muszą być drogie. Mianowicie lodołamacz. Lodołamacz, ale z inną etykietą, taką bardziej prestiżową, więcej srebra, więcej srebrnej nici, ale chyba... No nie wiem. Chyba ta mi się lepiej podobała. No ale może i nie. No w każdym razie jest to bardziej prestiżowe, jest więcej srebrnej nici i jest to barrel aged. Dodatkowo jeszcze różnica między tym starym lodołamaczem jest taka, że on był dosyć słabo wymrożony, bo tylko do 11% alkoholu, a ten ma 15,6%, czyli lodołamacz z browaru spółdzielczego. O co chodzi z tym wymrażaniem? Otóż wymrażając z piwa, po pierwsze zamrażamy wodę. Jak tą wodę, a właściwie lód od piwa oddzielimy, to automatycznie to, co nam zostanie, zagęścimy. Innymi słowy, zatężymy. Piwo będzie miało więcej alkoholu, będzie go mniej, ale będzie miało więcej alkoholu, będzie miało więcej słodyczy, więcej ciała, będzie gęstsze. No i trzeba powiedzieć, że browar spółdzielczy zrobił z tych wymrażanek, jak to często się nazywa, czasem się mówi o ice risach, na zasadzie analogii do ice boka, zrobił z tego swoją taką specjalność i no to jest bardzo fajnie, bo nikt by się nie spodziewał, że akurat browar spółdzielczy w takim kierunku pójdzie. Znaczy ja bym się na przykład nie spodziewał. Browar spółdzielczy jest o tyle wyjątkowy, że jest to browar, który jest tak naprawdę browarem, który należy do spółdzielni, spółdzielni Dalba. I to jest spółdzielnia socjalna, której głównym celem istnienia jest to, żeby dawać ludziom pracę, konkretnie ludziom niepełnosprawnym intelektualnie, żeby dawać im pracę. Cele pod tytułem zarobek i tak dalej są na następnym planie, aczkolwiek oczywiście, żeby to przetrwało, to musi wykazywać jakiś zysk. Z tego co wiem, to browarowi idzie bardzo dobrze, bo będzie się rozbudowywał. Będzie miał nową siedzibę w Pucku, czy w okolicach Pucka. Będzie miał większy sprzęt, większą warzelnię, także życzę wszystkiego dobrego. Piwo dostałem na targach poznańskich, poznańskich targach piwnych, gdzie tam rozmawiałem sobie z Agnieszką i z Januszem. Mam też, czekają w kolejce trzy Ludolfy, ale z tymi Ludolfami to jest trochę tak, że ja się trochę ich boję. Trzech. Bo chciałbym je wszystkie spróbować razem, a trzy Ludolfy to może być za dużo. Albo dwa? Nie, chyba trzy. A ten, no powiem szczerze, że z tych pierwszych właśnie sztosów ze spółdzielczego, czyli Lodołamacz i Królowa Lodu, Lodołamacz zrobił na mnie lepsze wrażenie, chociaż trzeba powiedzieć, że ogólnie na rynku raczej wywołał rozczarowanie, że no, co to jest, bez sensu IPę wymrażać do dupy, nie? Ja uważam inaczej, uważam to za o wiele bardziej innowacyjne niż wymrażanie Risa. Zobaczymy, jak tutaj zagrało to, że mamy aż 15% alkoholu i zobaczymy, jak zagrała tutaj beczka po białym winie, po Sauvignon Blanc. Ja muszę powiedzieć, że no, z Kalifornii mam bardzo dobre wspomnienia, jeżeli chodzi o beczki po białym winie i właśnie w połączeniu z IPA. Z Cooper Ridge, czy tam jeszcze z tego browaru z San Francisco też mieli podobne piwo. No spróbujmy, po prostu spróbujmy. Kapsel Czarny Golas i tutaj trochę taki jest, no mógłby coś mieć na sobie, no ale
Dobrze, że nie lak, bo się przynajmniej nie kruszy. Nie syknęło za bardzo. Ono może być praktycznie płaskie, no zobaczymy. No ładnie. Taki troszkę karmelowy. Z taką nutą chmielowego, no takiej Imperial IPA. Takiego imperialnego IPA, takiej miodowo-chmielową nutą. O, coś takiego, miodowo-chmielowo. Lekki taki, lekka taka nuta przypalonego karmelu. To może być utlenienie. Mam wrażenie, że lekka nuta białego wina. Spróbujmy zatem. Tak, jest płaskie. Co bardziej pasuje do Barley Wine niż do IPA. No ale bierzemy pod uwagę to, że jest to wymrażane, czyli Ice Deepa. Tak, Ice Deepa, Ice Double IPA. Więc no, nie jest to klasyczny IPA, więc nie musi być nasycone, nagazowane. No, tutaj pojawiają się takie nuty troszkę alkoholowe, ale też daktyle. Daktyle, może figi. No, spróbujmy. Znaczy, pachnie bardziej jak Barley Wine niż jak IPA. Ale też ta chmielowa nuta troszkę jest. Ła. Grzeje. Jak na Barley Wine, to na pewno by ktoś powiedział za gorzkie. No to jak na Double IPA, nie jest za gorzkie. Jest bardzo wyraźna goryczka po pierwszym łyku, zauważcie. Po pierwszym łyku mówię, że jest bardzo wyraźna goryczka. Jest grzejące w przełyk, nie da się ukryć. Oprócz tego jest gęste, takie właśnie likierowate. Trochę przypominające jopejskie, aczkolwiek nie aż tak utlenione. Ale wyraźna goryczka, wyraźna taka... też wchodzące już nuty utlenienia, czyli takie właśnie sherry, porto. Pomimo tego trochę jednak drapiącego w przełyk, ale trochę alkoholu i trochę drapiącej nawet goryczki, to sprawia wrażenie takiego właśnie, jest bardzo duży dysonans, bo z jednej strony jest mocna goryczka i alkoholowość, które dają wrażenie takiej właśnie nalewki ziołowej, a z drugiej strony jest to łagodzone tą teksturą tego trunku, która jest właśnie słodka, taka gładka, wyklejająca. No tak, wyklejająca. Chciałem inne słowo znaleźć, że taka wyściełająca. O, ale wyklejająca chyba jest bardziej prawidłowe. No jest to na pewno coś ciekawego. Trochę wanilii wchodzi. Może to jest beczka, ale to może być też kwestia utlenienia. Powiem tak. Nie rzuca mnie to na kolana, ale jest na pewno bardzo, bardzo oryginalne. Sprawia wrażenie takiego właśnie likieru chmielowego, jakiejś nalewki chmielowej, bardzo skoncentrowanej właśnie na alkoholu i posłodzonej. Ono nie jest ulepkiem, ale jest wyraźnie słodkie. Nie no, coraz lepiej mi smakuje. Może te 15% zaczyna działać. Lekka nuta właśnie takich rodzynek, właśnie tych daktyli. To myślę, że kwestia utlenienia gdzieś tam przy rozlewie, może też leżakowania. Nie wiem, jakie to piwo jest stare, to znaczy ile ono czasu spędziło w beczce, ile kiedy było ważone, ale czuć takie nuty utlenienia, które generalnie są pozytywne. Nie jest to jakiś mokry karton, oczywiście nie jest. Nie jest to też jakiś ohydny sos sojowy. Właśnie bardziej daktyle, rodzynki. A jednocześnie wyraźna goryczka. Nawet ładnie klarowne. Tak delikatnie zamglone, ale delikatnie. No muszę powiedzieć, że nie jest to jakieś genialne, ale jest naprawdę bardzo ciekawe.
No i myślę, że bardzo dobre. Jakieś szczątkowe takie... No chyba nie. Ja chciałem powiedzieć, że szczątkowe wysycenie się pojawia. No pojawia się jakieś takie bardzo, bardzo szczątkowe. Może się jeszcze układać. To znaczy myślę, że na pewno ta chmielowość w aromacie zejdzie z czasem, ale tak podejrzewam, że za 5-10 lat to może być naprawdę zjawiskowy trunek. Może, nie musi, ale ma wysoką goryczkę, wysoką zawartość alkoholu, więc wydaje mi się, że ma potencjał bardzo duży na leżakowanie. Ja niestety dostałem tylko jedną butelkę. No, ale jeżeli w browarze jeszcze Wam coś zostało w spółdzielczym, to zakopcie gdzieś pod ziemię i wyciągnijcie za 10 lat, to po prostu wszystkim kapcie spadną. Bardzo, bardzo interesujące, bardzo intrygujące piwo. No i to jest właśnie niesamowite, że wydawałoby się browar, który ma istnieć tylko po to, żeby dawać pracę, no to powinien ważyć jasne, ciemne i pszeniczne i próbować tego sprzedać jak najwięcej i tyle. A tu taki eksperyment. Bardzo szanuję, respekt. Agnieszko, Januszu, robicie dobrą robotę. Wasze zdrowie.